Heheheheheheheszki, śmieszki, heheszki. Witam was, moi drodzy. Tutaj Hanta, a to jest kolejny odcinek Wiedźmina. Nie przedłużając, idziemy do Triss. Wstawaj, Pindo. Mów, potem zejdź mi z oczu. Boże, jaka wkurzona. Pozyskałem dla nas sobie. To już gadaliśmy. Jestem gotów. Spotkajmy się w nowym Narakorcie. Powiadomię wszystkich zainteresowanych. Już powiedziałem, że jestem gotów. Jestem czarodziejką, pamiętasz? A ty myślisz tak głośno, że mimowolnie odczytuję twoje myśli. O, spoko, nie? Ona sobie po prostu może czytać. To jest świetne, tak można odepchnąć. Dobra. A nie, w sumie to muszę się chyba przespać. Już mogę tam iść, czy jak? Nie jestem pewien w sumie. No ale okej. Spróbujemy już pójść do nowego Narakortu, ewentualnie tam się prześpimy. I wtedy będzie wszystko okej. Ale może już się już nam uda od razu pójść. Tam trzeba popindalać. Już naprawdę znam to miasto. Patrzcie, tu jest dom Triss, nie? Tam jest wyjście do klasztornej. Tam jest do banku na przykład. Tam jest ten rynek. Tam jest to takie pod murem te sklepy na takim łuku. Tu jest karczma. Kurczę. Zajebiście. Szkoda, że właśnie opuszczam to. No, tu jest jeszcze strażnica. A, jebane robotnice. Skąd to się tu bierze? A, spierdzieliłem. Tak wiele życia straciłem, no po prostu nie do uwierzenia. Dobra. Jeszcze zmyczyłem. O, jest Vincent, wow, też go zaprosili. Geralt, jesteś w niebezpieczeństwie. O co chodzi? Wojskowi dowiedzieli się o waszych spotkaniach, a Salamandra ma wtyki w armii. Musisz uciekać. Nie mogę. What the fuck? Muszę porozmawiać z innymi. Salamandry zaraz tu będą. No to niech przyjdą. Stawię im czoło. Uciekaj. Zwariowałeś? Wiedziałem, że nie uciekniesz. Nawet na to liczyłem. Nie daj się zabić, Geralt. Ty też, wilkołaku. Ej, wilkołaku. O, o, po prostu się zmienił. Walczysz z wilkołakiem? No proszę. Nasza zasadzka udała się podwójnie. Super. Nie do końca. Niespodzianka. Graj muzyko. Och, jak miło. Tylko może muszę miecz zmienić. Tak, dokładnie. Nawet mi wybrało odpowiedni ten. Dawaj, zabijaj wszystkich. Tylko ja potrzebuję zabić maga. Tam jest mag. Dawaj go. A nawet pierdol się w ten sposób, ci powiem. Szkoda tylko, że... Pozwoliłem żyć Vincentowi. O! Zabójczej bestii. Świat się zmienia. Pojawiły się nowe potwory. Znacznie groźniejsze. Fistech. Niewolnictwo. Bezkarność bandytów. Wilkołak nie jest już wrogiem gatunku ludzkiego. Czającym się w mroku złem. Jest nocnym mścicielem. Stróżem ładu. Świat się zmienia. Poza tym Vincent to porządny wilkołak. Zajebiście. A ogólnie rzecz biorąc... A, umieram. No właśnie, myślałem, że... O, już nie jest wilkołakiem. Zmienił się w człowieka. Prawie, żem umarł. Przejebka. Jezu, ile krwi! Dobra, potrzebuję coś... jaskółka. Ponieważ cały czas słyszę ludzi, których tu nie ma. A, spoko, zdarza się. Wow, nielegalny miecz, jaki fajny. Teraz sobie weźmiemy. Ektoplazma, no tak, to z ifryta. Uuu, niedźwiedzie sadło, rubin, żołnierski bimber. Przynajmniej te odznaczki, można by je gdzieś w końcu opchnąć. Ser.
Nie no, muzyka po prostu została i wszystkie dźwięki. Troszeczkę tutaj zrąbali CD Projekt Red, no ale trudno już. Zdarza się, nie? Musisz się śpieszyć. Okej, okay, czyli do góry wypierdzielam. Pewnie będzie tam Talar. Triss Verleiden, miałem powiedzieć. Nie Verleiden przecież, tylko Velerad. I Siegfried jest, wszyscy są. Nie ma Talara, no okej. Okay. Cześć! Czekaliśmy na ciebie, Wiedźminie. A ja się tukłem na dole. Martwiłam się o ciebie. Ustaliliście już coś? Ponoć zakon Płonącej Róży jest skłonny współpracować. Oczywiście. Raz na zawsze wyplenimy zło z Wyzimy. Co prawda w samym zakonie można zauważyć pewne niezgodności, no ale... Niezgodności? Zmieńmy temat. Podobno mamy się gdzieś magicznie przenieść. Pomijmy wow. Szczegóły. Triss teleportuje ciebie i Siegfrieda do bazy Salamandry. Otworzycie wejście dla oddziału zakonu. Dobrze. Kiedy? W zasadzie już tylko to musimy ustalić. Cisza. Słyszę kroki. Czyżby ktoś mnie śledził? Drzwi są zamknięte. Otwierać! W imię króla Foltesta i Płonącej Róży! No. Devet, sprzedajny zakonnik, zakała naszej profesji. Śledził mnie Wajka. Hrabia Devet, no to no, zajebiemy gnoja. Problem. Siegfriedzie, wiem dobrze, że gadasz z wiedźmą. Jesteś skończony! Na honor. Triss, czy zdołasz nas teraz przenieść? Teraz? Co za kretyński pomysł. To może być jedyna szansa. Alk Imbaga Hara! Znałem takiego rycerza, który po teleportacji wypłynął ze zbroi jak gotowane flaczki. Liczę do trzech! Jesteś skończony, Siegfriedzie! Flaczki? Może jednak... Dark Ambra der Hadrean! Super! No i dupencje. Czyżby się właśnie zakończył trzeci akt? A nie, czy jeszcze nas... A, baza Salamandry. O, jakaś jaskinia. Czekaj, gdzie ta jaskinia jest? Dobra, czyli nas przeniosło. Nie, chwila, kurwa, mnie przeniosło. Kikimory są po mojej stronie. What the fuck, gdzie jest ten? Gdzie do cholery jestem? Gdzie jest Siegfried? Muszę powiedzieć pani czarodziejce, że tym razem nieco przesadziła. Gdzie jest Siegfried? Z drugiej strony może to dobrze, że nie trafiłem na środek jakiejś sali. Nie wiem, czy ja muszę właśnie to spalić? Wróg! Wróg w bazie! Nie, chuj, nie wiem. Albo po prostu machnąć tym. No, właśnie. Luls, oni mają wyjebane. Teraz się dopiero zorientowali. Dobra, jeszcze tylko ten został. Nie wiem dlaczego pomyślałem, że skoro to drzewo, to muszę to spalić, ale to chyba w ten sposób nie działa. Za każdym razem zwiększa swoje tempo, zajebiste to jest, naprawdę. Topór olejemy. No, nic z niego nie zostało. Ten ma odznakę, też ma odznakę. A, nie, nie ma. Tyle by było na... Jeżeli chodzi o tych żołnierzy. No, następnie idą. A może zrobimy im tak? Wow! Nie udało mi się go powalić. A dobra, przyszedł trzeci już. Znaczy ogłuszyć, powalić. Go powaliłem, ale nie na długo. Kurde, odsuwają się ode mnie gnoje. Trochę do dupy. Płoń gnoju. Ech, dobra. No jedyne co, to możemy sobie popatrzeć na te style, które pokazuje nam Wiedźmin. Bo są naprawdę ładne te jego ataki. Jego taniec z mieczem. Dwa oreny, tak wiele. Tyle wygrać. Jest jakiś kufer. O! A jednak da się. O, o przekleństwach i przeklętych już mam. Takie też mam.
Tu mamy srebrny sygnet, dobrze. I mamy wieprzowinę, którą możemy zjeść, super. No, mam jakiś worek. Czarny proszek, wyjebany na czarny proszek. O, jest Siegfried, super. Czyli nie jest tak źle. No, tu nic nie ma. Jest gdzieś, tylko to jest taki bug, że on jest kawałek dalej. O nie, jest, dobra. A mi go pokazało. Wiedźminie, nie ma czasu do stracenia. Siegfried, a więc jednak. Przeżył. Nie ma czasu. Musimy otworzyć bramę i wpuścić mój oddział. Dobrze. Co z Triss? Uciekła. Musiała się teleportować. Ale wcześniej rzuciła na ciebie tarczę Alzura. Tarcza Alzura? Jakieś potężne zaklęcie. Zna je z księgi, którą zdobyłeś na bagnach. Super. Dziwne. Nie przypominam sobie, żeby mi dawał tę księgę. Wiedźminie, mój oddział stoi już w pogotowiu. W pojedynkę nie przejmiesz całej bazy Salamandry. Jakieś pomysły? Salamandry używają przeklętej elfiej magii, by wchodzić do swojej bazy. Magicznego portalu. Możemy go użyć? Czarodziejka powiedziała, że można go uruchomić jakimś magicznym kamieniem. Jest coś takiego w jaskini, po prawej. Dobrze, no to idziemy do jaskini, po prawej. Portal Alvaro. Ciekawe, czy da się go uruchomić tutaj. Nie, portal. Można się stąd przenieść przecież. No właśnie. Do laboratorium i tak dalej. A, wystarczyło to zrobić spoko, nie? O, no oni w trójkę jesteśmy, super. O, to taka pomoc. Myślałem, że tamtego, ale... Mhm. Oni są tam. Kurczę. Trochę ich tu dużo. Znaczy fajnie, że ich dużo, tyle że... Nie widzę, z kim się bije. Nic nie widać. Mag Salamander, dobrze. To z magiem sobie pogadamy. Oni się tam niech biją. A ja sobie luty pozbieram, nie? Nie, tam jest magister i Azad, ale tam jest jeszcze ten. Chodźmy tam w takim razie. Bo tu jest jakiś lut. Jest jakiś mag. No, umieraj, gnoju. Ten mi Siegfried nie pomaga w ogóle, spoko, nie? Tego ubijemy. No i niech się tam tłuką. Pomysł był taki średni na jeża chyba z tym portalem, chociaż nie wiem, czemu taki miałby być zły. Dobra, musimy to zlutować teraz. A, tam gówno. Kamień mocy. Wow, runa słońca, pieniądze, jakieś żarcie. Złoty sygnet z rubinem, spoko. Można co zjem coś, tak casuali. Mamy jakieś w ogóle rzeczy. Prohibita spis zakazanych artefaktów Ars Magica. Portal Alvaro, nazwany od nazwiska jego odkrywcy, znaleziony w elfich runach pod wyzimą. Jeden z niewielu stabilnych portali, rozebrany i ukryty w nieznanym miejscu podczas wygnania czarodziejów przez króla Foltesta. Zobacz incydent na Taned. Podaje się, że portal wymaga do aktywacji jedynej kamienia mocy. Co tam się dzieje, kurwa? Tam jesteś żołnierze przechodzą następni. Krąg wyblakłej magii, spoko. Jaki mi to znak się zwiększył? Irden rysuje sobie... Co to jest? Nie pamiętam. To są te pułapki? Wow, trochę ich tu dużo. No dawaj, atakujże ich. Kurde, co jest? No, po jednym sobie będziemy atakować. To następnie idą, Boże. A, przychodzi następny ten i następny ten. No to trzeba w takim razie iść tam do tamtych.
Fajnie, na odległość go zabiłem. Dobra, nie będziemy się tu farmić może. Tylko sobie... No wow, zatrzymała się akcja. Już przeczytałem, tak? Dobra, zastanawiam się, co tu sobie zrobić. Wypić, co? Kot, magii, jaskółka. Jest jaskółka jeszcze przez chwilę. Ale może coś nałożymy. O, na przykład to nałożymy sobie na miecz. A, zamieć biała mewa. Nie. Natężenie znaków. Może w sumie to wypić. Już. A, regeneracja energii. To przywraca. Ok, biały miód tak na koniec. To jeszcze wypijemy. Boże, ile tu szczątków. Nie mogę nawet tego podnieść. No nieważne, chodźmy do nich. Będzie dupa, bo nie mogą teraz zapisać. Cholera. Wilk, spodziewaliśmy się ciebie. Widzę, że wszyscy są w komplecie. Dobrze. Załatwimy całą sprawę za jednym zamachem. Ha, przyznaję, nie doceniłem cię na bagnach. Jednak teraz sytuacja się zmieniła. Czemu magister coś robi? Widzę ponadto, że ludzie są gotowi iść za tobą w ogień. A wśród nich sam Siegfried z Danel. Wszystko układa się zgodnie z wielkim planem. Jeśli wykażesz się mądrością i odrzucisz głupie sentymenty, będziesz mógł zobaczyć jego realizację. A jeśli odmówię, nie wykażę się mądrością? Bo widzisz, jestem wiedźminem, typem raczej prostym i bardzo sentymentalnym. Nie rozśmieszaj mnie, Geralt. Prostota pasuje do ciebie jak pięść do nosa, a sentymenty jeszcze mniej. Nie odmówisz. Jesteś na to za bystry. Zresztą kogo chcesz bronić? Foltesta? Monarchę, który ma więcej grzechów na sumieniu niż magister trudnych słów na podorędziu? Wiesz przecież, że Foltest zrobił dziecko własnej siostrze. A potem pozwalał, by nieumarły potwór zjadał poddanych przez kilka lat. W trakcie wojny troszczył się tylko o własną koronę. Pozwolił Nilfgaardowi splądrować i spalić sąsiednie królestwa, z którymi wcześniej zawarł przymierze. Prości ludzie umierają tam z głodu do dzisiaj. Sam powiedz, warto za niego walczyć? Do czego zmierzasz, Javed? Masz rację. To retoryczne pytanie. Jeśli nie Foltest, to kto? Loża czarodziejek? Nic o niej nie wiesz. Możesz sypiać z Marigold, ale nie masz pojęcia, do czego są zdolne te suki. Powiem ci tylko, że wywarły spory wpływ na ostateczny kształt traktatów powojennych. Przesiedlenia, deportacje, nierozwiązana sprawa Skojatel to tylko niektóre z ich dokonań. Widzę, że w swoim wywodzie zmierzasz do jakiejś niesamowitej, przełomowej puenty. Salamandra nie jest zła, nie bardziej niż to konieczne. Nie bardziej niż ktokolwiek obdarzony ambicją i wolą, by samemu kształtować swój los. Dzięki wyrażenia, ha, ha, ha. Pierwsze, ha, 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 teraz naprawdę mnie rozbawiłeś. Mam jeszcze, masz jeszcze jakieś asa w rękawie, czy możemy już zacząć się zabijać? Jeśli Salamandra nie jest złym wcielonym, to czymże jest według ciebie? Prawo siły, gwałty, morderstwa, zdrady, dążenie do celu bez względu na liczbę trupów, które trzeba zdeptać, jak nazwiesz ten chory twór. Pogadamy z nim jeszcze. Jeśli Salamandra nie jest złym wcielonym, to czymże jest według ciebie? Prawo siły, gwałty, morderstwa, zdrady. Dążenie do celu bez względu na liczbę trupów, które trzeba zdeptać. Jak nazwiesz ten chory twór? Przyszłością, Wiedźminie. Ewolucją lub, jeśli wolisz, przeznaczeniem. Jestem nie tylko prosty i sentymentalny, ale do tego jeszcze staromodny. Bo widzisz, mam w życiu taką przyszłość. Wolę walczyć z tym koszmarem, nawet jeśli walka jest beznadziejna. Już ci mówiłem, tym razem niczym mnie nie zaskoczysz. A teraz gin. No to pierdol się. Ja cię pierdolę, tarcza Alzura. Magister, zajmij się nim. Nie mam przeciwzaklęcia. A, faktycznie. To tarcza Alzura. Tylko szkoda, że nic nie mogę zrobić. To Triss mi jebła. Tarczą. Na bagnach Javed nie wytrzymał nerwowo. Mógł mnie wykończyć i zabrać księgę zaklęć. Ale zmiękł i uciekł. Tarcza Alzura zadziałała doskonale. Javed zwiał,
ale zostawił magistra. No, to teraz... Następnym razem nie ucieknie. Teraz możemy gonić magistra i mu dopierdolić. Geralt, nic ci nie jest? Siegfried, co się stało? Dostałeś i to mocno. Jak widzę, czarodziejka rzuciła na ciebie jakieś ochronne zaklęcie. Tak, tarczę Alzura. Magister gdzieś zwiał. Nie możemy się przebić przez tę barierę. Sam się nim zajmę. Ja sobie tu zapiszę w ogóle. Bo jednak zapisać to trzeba. Dobrze, tylko co tam się na zegarku, znaczy co się dzieje na zegarku. Aha, faktycznie to tak dojebał. Dobra, czyli sam muszę zabić magistra, nie wiem, spoko. Natomiast ta tarcza strasznie ładnie wygląda. O, kikimory mnie nie będą atakować, spoko. Aha, zawaliło się, jasne. No, co salamandry. Dobra, chodźcie tu, gnoje. A to co? Przyznaję, że w odmienny sposób imaginowałem sobie nasze ponowne spotkanie. Zanim nastąpi nieunikniony koniec twojego sztucznie wydłużonego życia, udowodnię ci jego bezcelowość. Umrzesz świadom, że byłeś jedynie błędem historii. Błędem. Nie pierdol, magister. Nie pierdol. Odpowiedz mi zatem na jedno pytanie. Dlaczego za wszelką cenę nie chcesz dopuścić do stworzenia nowych Wiedźminów? To proste. Wbrew temu, co o was mówią, czujesz. Czujesz, że nie ma dla ciebie miejsca w tym świecie. Swoje istnienie zawdzięczasz koniunkcji sfer, podobnie jak relikty pokoniunkcyjne, które eliminujesz z takim zapałem. Wiesz, na czym polegał błąd twoich stwórców? Chętnie. Nie pozbawili was emocji. Mutacja nie udała się w pełni. Mieliście jeździć po świecie i zabijać potwory, a nie decydować, filozofować, okazywać wątpliwości. Straciliście skuteczność. Obaj o tym wiemy. A więc zabijecie nieskuteczny, pełen wątpliwości błąd historii. To źle świadczy również o tobie, ale dość gadania. Graj, muzyko. Nice. Niestety, ale jest ich tu strasznie dużo i musimy walczyć z tym stylem grupowym, żeby ewentualnie tamtych też ciachać. Dobra, pójdzie łatwo, raczej się odganiam cały czas tam od nich. A, dajecie mi, o właśnie to. I może już sobie zmienię styl i jebiemy. A, zły. Oh fuck. No, nie patrzyłem w ogóle na życie. Czemu duża kikimora ze mną walczy? No po chuju fest, nie? O! To umarł. Ha, kikimora go chyba zajebała. Zwyciężyłeś. Możesz zabrać drogocenne wiedźmińskie skarby. Osiągnąłeś cel. Pokaż łaskę pokonanym. W dupę go. Mieczem. Spróbować. Ach, odbił. Jednak odbijacie pociski w locie. Wyjebał coś tam. O, cholera, znowu uciekł. No naprawdę. Co za gnój. Ja go kiedyś zabiję. Znaczy, to jest Jarosław Bobere, ja bym go nie chciał zabijać, ale jednak. Gdzie ja wylądowałem? Gdzieś poniżej. Jakieś jaja tu są. Tam ktoś w ogóle podniósł rękę. A! Nie, nie, ten, nie, ten miecz nie jest w nim. Ale chyba umarł. Jednak. Jasna dupa, co to jest? Rozjebała go. Wpadł mi pod nogi, no nie. Super, świetnie. Szybko zmienimy teraz
sobie miecz. A nie, spoko, poszła w chuj. Zapis. To się przyda. Nie wiem, czy będę z tym walczył, czy nie będę z tym walczył. A nie, to nie jest Aza. Ale to nie jest magister. Nie jest magister. Gdzieś wylądował. No, jest jakaś skrzynka. No, trzeba obejść. Pieniądze. A, chuj z saletrą. No ale gdzie wylądował magister? No, to przecież nie jest on. No, ciul z tym. Dobra, trudno. Chciałem go przeszukać, ale się nie da. Idziemy gdzieś. Dobra, zażyjemy sobie dekokt. Dobra, dobra. I teraz możemy sobie właśnie zażyć biały miód. Pykes. Znaczy wszystko się rozwaliło. Ale toksyczność należy neutralizować. I teraz w sumie możemy sobie jednąć jeszcze jaskółkę. I może coś zjemy, jak coś mamy. Aaaa! Spróbuję je przewrócić. Może uda się zasypać przejście. Jaka muzyka! Zajebiście. Tak, tylko że umarłem tak z dupy. Królowa Kikimor, no niejebana. Dobra, trzeba to wczytać. Ale muzykę słyszeliście? Kurde, te riffy gitarowe i w ogóle. Baza Salamandry. Pomału odcinek powinienem kończyć. Teraz powinienem pokonać. A właśnie, tutaj te skrzynie nie zebrałem, nie zebrałem. Nie, nie zebrałem, dobra, 34 golda to niewiele, ale zawsze coś. Kurczę, muszę sobie coś nałożyć chyba na to. Co mi się tam wypięło? A, zatruwa, trup pojadą. Napój malinowy, spoko. Napijemy się napoju malinowego. Dobrze, dobrze, wiem. Kurde, niewiele nam to dało, to jest dupa. Co jest? What the fuck się dzieje? Niedźwiedzie smarowidło. To sobie nałożymy chyba. O, trupojady, nie wiem, czy to są trupojady, nie wiem, jak je kwalifikować. Może bestiariusz nam jakoś pomoże? Kikimora są ślepe, ale wyczuwają wstrząsy i zapachy, plują kwasem z innymi kikimorami kontrolują przez zmysł węchu, tchawki, pozory. Podatności, wrażliwe na srebro, olej przeciw insektom, podatne na próby powalenia. Aha, powalenia, czyli tym ardem ich potraktować. Niewrażliwe na oślepienie i próby wywołania krwawienia. Olej przeciwko insektom, ale nie mam takiego oleju na ten moment. Mógłbym w sumie, no nie pomyślałem, nie wiedziałem, że tutaj będę musiał z nimi się bawić. Aha, będę teraz tracił, tak? Więc muszę wypić biały miód w takim razie. Bo będę tylko tracił życie. A Wiedźmin powiedział takie coś, że... Aha, właśnie, bo jeszcze kota się pozbyłem. Że może spróbuję je powalić, więc spróbujemy użyć ardu. Może się rozwali ten. Korytarz. Jest królowa Kikimora. Spróbuję je przewrócić. Może uda się zasypać przejście. Dobranoc. No chodź tu. No i królowa Kikimor sobie została. Już zasadniczo chciałbym ją, wolałbym ją pokonać. Pozasypywałem przejścia. To jest mądre. Boże święty, jak śmiesznie.
To jest jakieś ciało. Wow, ile tego tu jest? Jakiegoś salamandry, wypatroszona ryba. To się przyda. Tylko że teraz generalnie to się zespałem, to nawet nie przejdę teraz, nie? Nie, przejdę, mogę przejść, lulz. What the fuck, to głupie. Ja mogę przez to przejść, one nie mogą. Nie, przez to nie przejdę. Nie, ona przez to przechodzi. Albo się zgliczowała. Dobrze, jakby się zgliczowała. Ale cholera, chyba nie mogę nic mu zrobić. Znaczy, a ten. Łatwo to można przewrócić. Ha, umarłem. Nie wiem od czego w ogóle, ale umarłem. Kurczę, chciałbym zabić tą królową Kikimor. Nie wiem jak to rozegrać, wiecie? To jest ten problem. Problem. Kurde, no. Nie wiem, po prostu. Jakby tutaj je. Przydałoby się pokonać jednak ją tutaj. Tak, dekokt. Najpierw. Można drugi. Aha, zabiłem się! Nie, myślałem, że to nie będzie mnie tego od razu zabijać, ale okej. Okay. Spoko. Dobra, wiecie co? Zakończymy w tym momencie odcinek. Ja się z wami żegnam na ten moment i dokończymy to w kolejnym odcinku. Trzymajcie się, cześć!